oddawać albo niszczyć też dawne sztandary. Oczywiście nikt nie niszczył, chowali, ukrywali mocno. Zabronione było strażakom stać przy grobie Chrystusa na Wielkanoc, ale stali wszyscy. Ja wtedy byłem też oficerem i też przy grobie stałem. Ludzie zawsze o wiele ofiarniej pracują, jak jeszcze czują nad sobą opiekę z góry. Panie komendancie, dowódca uroczystości gruch Wojciech Kojecki melduje pod oddziały gotowe do uroczystego apelu w związku ze 100. rocznicą powstania jednostki ochotniczej straży pożarnej w Buczyniu. Dziękuję, proszę za zabezpieczenie.